Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i tak jak mówiłem chwilę temu, w końcówce poprzedniego odcinka, no jesteśmy w Birgenwert. Ej, stop, bez kitu, to jest Birgenwert, to jest ta uczelnia, czy tam ta budowla, no to miejsce. To jest to, okej, tam dalej jest jezioro, ale jakim cudem ja tu pominąłem jakiś przedmiot? Jak to się mogło zdarzyć? Jak mogłem być aż tak ślepy? Nie, ale chyba... A może to jest jakiś znak po prostu? Może los się do mnie uśmiecha i to jest właśnie kierunek, w którym powinienem się udać? A, no są jeszcze zupełnie nowe kielichy. Tak jakby co? No kurczę jak... A! Nie! Idziemy tutaj. Tylko tak, gdzie jest moja wiedza szaleńca? Przecież to nie to, piecho. A, jeszcze gęstą krew śmierci też miałem jakby co. Ej. Kto to był? A ty! Zapomniałem. Że tutaj takie maszkary się błąkają. O, już przeciwnicy na wyższym poziomie, no ale też już delikatnie jestem rozgrzany po nagraniu poprzedniego odcinka. No dobra, czy cofając się lasem ja naprawdę zabrnę gdzieś, gdzie mnie jeszcze nie było? No to jest z powrotem zakazany las. No tutaj jest miejsce mojej niestety największej porażki w Bloodborne do tej pory. Czyli skopanej pasy zabijania wszystkich bossów bez zgonu. Choćby jednego. Ech. No ale dobra, tutaj pamiętam, że strasznie się namęczyłem, żeby znaleźć szybką drogę w te rewiry, więc może polećmy schodami na górę. Może tutaj jest jakaś lokacja, której nie wyeksplorowałem do końca. No wybaczcie, naprawdę mi się tak błądzę. A, sorry, to tylko ty. Już przestraszyłem się autentycznie, że coś nowego. Ale to naprawdę bym się ucieszył. Ej, cicho, cicho, cicho. No niemożliwe, że te wrota były tylko po to, żeby... tego jednego gościa spotkać. No niemożliwe. Nie, serio? No ja tam słyszę coś. I to słyszę bardzo wyraźnie. Cholera. A może... A, tędy pewnie, tak? No aha. A już myślę... A, może tędy? No takie zakamarki poukrywane, no można pominąć. Przypadkiem, ale mam wrażenie, że już kiedyś tu byłem. I to wrażenie pewnie nie jest mylące, no ale... Co zrobić? Biegniemy dalej. O, dzień dobry. Dwa odłamki. No nie to, czego bym chciał. Ale i tak nie jest aż tak źle. No dobra, już jednego rozwalmy. Ej, co jest? Czemu to nie weszło? I właśnie przez to, że to nie weszło, teraz on miał okazję przyzwać tych wszystkich innych. Ej, bo mnie zatrują. Ja, ten jakim cudem padł? Przecież machałem w inną stronę zupełnie. Oczywiście w pełni świadomie, bo chciałem najpierw małych rozwalić, a później zająć się dużym. No ale tak i tak. Dlaczego tak? Nie, serio, może w tym kierunku. Nie, no takie szukanie. Kurczę, igły z tego siana. Ja to lubię, ale kiedy gram sam, bo lubię sobie pobłądzić, bo wtedy postać się ulepsza, tak chcąc, nie chcąc po prostu. Ej, a może tutaj? A może ta świnia pilnuje drogi do progresu? No zdziwiłbym się, jakby tak było. Ale z drugiej strony, kto wie? Czy ja wyeksplorowałem bagna w pełni? Czy poszedłem tutaj w lewą stronę? Czy aby na pewno? Nie, wybaczcie, jeżeli was znudzi takie delikatne błądzenie. Tak, byłem w tej lokacji, bo przypominam sobie tych ludzi z wodogłowiem. No i tych również. Oczywiście. Ale kurczę, faktycznie, może to jest dobry kierunek. To jest, wydaje mi się, dobry kierunek do Birgenwert. A właśnie stamtąd wracamy przecież.
Dobra, co tu począć? Lecimy dalej, no jak najszybciej się da. Oczywiście jak najlepiej. Więc to pchnięcie trafione w skałę zupełnie nie na miejscu. No a tam klejnoty niech sobie zostawiałem. O, kolejna rzecz, którą ominąłem. No jak to jest możliwe? Czy jednak tu mnie nie było? Jednak nie, no bo przecież bym poleciał do końca. Musiałem w pewnym momencie zawrócić, albo znalazłem jakąś odnogę, no bo to już podniosłem na przykład. No albo wleciałem tutaj i stwierdziłem, ale lipa, nic się nie da zrobić i nie wszedłem tutaj. No tak też mogło być. No ale jak widzicie, w lewym górnym narożniku nie mamy już srebrnych kul ze żywego srebra. Czy tam kul ze żywego srebra, no, wiecie o co chodzi. Więc to oznacza, że sprzedałem faktycznie kilka partii w Śnie Tropiciela, wreszcie. No między odcinkami miałem na to chwilę czasu. I tym razem pamiętałem. Ale no widzicie, no pamięć okej, może i delikatnie poprawiona, ale to nie oznacza, że będę pamiętał, gdzie trzeba iść, bo tak właściwie ja nie muszę pamiętać. Bo bardzo możliwe, że po prostu nie wiem, nie widziałem jeszcze przejścia gdzieś dalej. No, może tutaj, z tej strony, dobra. Ale serio nie wydaje mi się. No są mury, jakieś lokacje, ale znowu węże. Ej, to było bardzo mocne, zadziwiająco mocne. Na moim poziomie z takim sprzętem, choć tak naprawdę odzienie tutaj odgrywa pomniejszą rolę. Ważniejsze są statystyki, no jest ich mniej, ale no, zyskały na znaczeniu. No ale kurde, widzieliście ten atak? On mnie prawie zabił. Jak? Czyli faktycznie może jesteśmy w domu. Ale na górę... Góra oznacza powrót. Czyż nie? Tylko właściwie, haha, powrót gdzie? Ale zostawmy sobie tam już windę, może? No kurde. No co jest? No. A wróciliśmy do młyna. Ale czy byłem na jego szczycie? No na pewno byłem, no. Skoro byłem w tej lokacji, to uznajmy, że wyeksplorowałem ją. Nie dać się zmienić, nie dać się zmienić, no. Więc kurde, a może faktycznie, no nie no. No bo to już jest jakby co w tej drugiej partii lokacji. To nie jest to, gdzie był parter lazaretu i tak dalej. I tutaj ta lokacja jeszcze nie miała w swoich szeregach 9 czy tam nawet 10, a nawet chyba nawet 8 nie miała. Bo chyba dokładnie 6 lokacji, do których możemy się udać, czyli tam 6 lampionów, no albo 7. Więc to sugeruje, że tu coś jeszcze może być, tylko no... gdzie to jest? O, tak jak gościa zdziałem od tyłu. Zawsze przyjemny fakt, że można gościa pozbawić elementu zaskoczenia i samemu mu zaserwować coś takiego. No ale tutaj raczej nikogo w ten sposób nie załatwię. A chciałbym. Czy my tu mamy gdzieś jakieś zejście? To jest bardzo aktualne pytanie. I odpowiedź na nie jest ważna. Mam wrażenie, że jeżeli gdzieś coś ma już być, to będzie właśnie gdzieś tutaj. No nie no, ale tak cały czas mówię po prostu, żeby podtrzymywać swoje i wasze nadzieje, że doznamy jakiegoś progresu w tym odcinku. Bo w poprzednim jakimś cudem się udało, przez to, że NPC-ka zabiłem na samym końcu i bardzo dobrze, że go zabiłem. No ale tutaj, no to już może być gorzej. Więcej NPC-ków po prostu do zabijania już nie mam. Nawet Josefka zniknęła. Gdzieś. Choć nie wiadomo gdzie. Więc może warto ją jeszcze kiedyś odwiedzić, ale... Też martwię się, że to, że spowodowaliśmy trzecią fazę Księżyca. Że tu już jest po ptokach tak właściwie. Jeżeli chodzi o sytuację, powiedzmy, rozmów z innymi NPC-kami, innymi jeszcze żywymi postaciami tutaj. Dobra, ty nie żyjesz, ale dla pewności. A ty żyjesz z kolei, więc... Ej, nie, też nie. Nie no, kurczę, z kimś mógłbym pogadać, kto może mnie gdzieś naprowadzi, ale... O cholera, i do snu tropić, a się muszę cofnąć? Nie, wcale nie. Mamy jeszcze mieczyk. Sztylecik. No ale mniej lubiana broń przeze mnie, jak dobrze wiecie. Co nie znaczy, że nie działa, bo działa bardzo dobrze, ale... Fajnie było tu nie zginąć. Ej! Duży promień eksplozji, zbyt duży. Może wpadną we własną pułapkę.
Jakoś. No i bardzo dobrze. Żebym sam się na nią nie wkopał. No. I to rozumiem. Broń zagrożona uszkodzeniem, a tak właściwie zepsucie, bo uszkodzona. No i można sobie z tym jakoś poradzić. Wykorzystując elementy otoczenia. No kurde, koleś. Ja. Czy to są drzwi? No to wygląda, ale... Niestety otworzyć ich nie mogę. Na dole, tam gdzie prowadzi pułapka, tam coś może być. Przypominam sobie, że już tam byłem. Ale czy wyeksplorowałem do końca? Przypominam sobie tylko, że raz tam spadałem dosłownie. A raz to za mało, żeby w pełni wyeksplorować lokację. No chyba, że to była po prostu dziura. No widzicie, no jakbym pamiętał, jakbym mógł sobie po prostu pozwolić na to, że usiądę do gry i będę grał tak długo, aż się ją skończę. To by było zdecydowanie lepiej. A nie tak, że po prostu na wyrywki sporadycznie kiedyś nagrywam. No ale to widać po kanale. W tym momencie po ponad roku nagrywania, cały czas w granicach 1300 widzów. Oglądalność pod filmikami w granicy 5-10, łapki 10, w porywach 20, ewentualnie 30, jeżeli jest to GTA Online. Choć ostatnio i tam jest kiepsko. No tak serio, już skłaniam się ku temu po prostu, żeby waszego czasu nie zajmować już. No tak delikatnie pesymistyczne nastawienie z mojej strony, może też spowodowane bolącym gardłem i tak dalej. No ale, no serio, fakty świadczą przeciwko mnie. Po prostu jednak większe darcie się do mikrofonu, większa głupota. No to by się lepiej sprzedało na pewno. Jeżeli można mówić o sprzedawaniu się tutaj, bo no to przecież wiadomo, nie o to chodziło, żeby tutaj zarabiać. No ale jeżeli czemuś się poświęca naprawdę dużo czasu w pewnym wieku, kiedy ma się dużo obowiązków i można lepiej spożytkować czas, bardziej produktywnie, no to trzeba niestety już patrzeć na takie rzeczy. Ach. No ale aby co? Przyznaję się otwarcie, czerpię zyski w wysokości około $1,5 miesięcznie z mojego kanału na YouTubie. Żeby później nie było, że kompletnie nic nie zarabiam, żebyście nie zadali pytania pod tytułem, to po jaką cholerę są te reklamy? Ja mógłbym się równie dobrze wyłączyć. Dobra, załatwmy go. No jednak jak widzieliście, dziura nie okazała się progresem ani trochę. Była to zwykła, najzwyklejsza dziura. Ej, bardzo słabo ściąga krew z nich. Ten zestaw sztyletów. Naprawdę bardzo kiepsko. No i dobra, skoro wioska była tak mocno pilnowana, no to udajmy się w jej głąb. To jest bagna po prostu. No dobra, a sztyleciki, jak tam z nimi? Aha! Najzwyczajniej w świecie zginąłem od Mołotowa. No pięknie. Eisbergenwert. No dobra. 30 parę tysięcy. No warto się po to cofnąć. Tylko na pewno tam nie trafię. No bankowo. Szukałem jakiejś nowej ścieżki. A nie. Zapamiętywałem stare dróżki. Ech. No ale tak, zakazany las. To jest dobre miejsce. Dobra, ale serio. Gdzie teraz? No oczywiście przed siebie, no bo gdzież by indziej. Tam wyglądało nieźle tamto przejście, ale można jeszcze zakamarki sprawdzić. Dobra, zagrożenie... Zagrożona zniszczeniem. Ale jak blisko do tego zniszczenia? Nie aż tak bardzo blisko. Więc pobawmy się. Jeszcze toporkiem, halabardą. No do końca tego odcinka wydaje mi się, że wystarczy. Nie, ale tak, leciliśmy tędy. I pobiegliśmy prosto, zamiast tutaj w prawo odbić w las. I później bagna. Bagna z prawej strony, ale nie, przecież tu jest, no właśnie. No tu jest lipa. No nie dlatego, że nie udało mi się go zabić wystarczająco szybko. Ale bo to dlatego, że to była wersja jednoręczna po prostu. Ach, po jaką cholerę mi te klejnoty. No ale dobra, pamiętam, tędy lecieliśmy. Tędy droga, z powrotem po nasze tętnienia. No ale czy tam dalej będzie progres? Cholera pewnie nie, niestety. Oj, ale to był błąd. Czemu tego nie zrobiłem z halabardą? No aż tak bardzo tutaj ogień nie jest mi potrzebny. Ale z drugiej strony oczywiście latarnia nie zapalona. Nie, to nie ten kierunek. Idźmy tędy.
cholera, no już się zgubiłem. No zakazany raz naprawdę trzyma mnie za jaja, jeżeli chodzi o orientację. Totalnie nie wiem, gdzie mam się udać, ale ej. Może faktycznie tu. Mam dostać się do bagna. A to mogło być równie dobrze w tym kierunku. No i proszę bardzo. Tak podejrzewałem. No bagno. Powiedzmy jeziorko, bajorko. I stąd w prawo, ale jest też zejście na dół. Ale to jest po prostu prosiak. Więc nie, w prawo. Tutaj dojdziemy do wioski. Ale najpierw winda. I dobrze, że sobie wycofałem windę. Nie sądzicie? No trzeba o takich rzeczach pamiętać. Właśnie w takich przypadkach, żeby mieć delikatne 5 sekund do przodu. Uleczę się, bo niby czemu nie. Dobra, koleś z armatą, jeżeli podejrzewam, dobrze. Ale oczywiście nie od razu. Tylko za jakiś czas. Jak pójdę tu na górę. Nie, mijam ich. Po prostu ich będę mijał. O! A może tutaj sobie zejdę? Bo gdzie my teraz jesteśmy tak właściwie? Dobra, wilkołak, ale to tylko jedna bestia. A jedna bestia wiosny nie czyni, a tak właściwie progresu. No ale zawsze należy dziękować za fioleczki. Ej, nie, to jest Bürgenwerd, tak po prostu. Rozpoznałem już po kształtach. No, mam nadzieję, że wy też na tyle bacznie obserwowaliście tamtą budowę, żeby wiedzieć, że to jest to. No ale nie, tam progresu już nie ma. Tam zabiłem bossa tamtej lokacji. Tam już nie będzie nic więcej. Ale no na pewno, kurde, piechol nie tu. No na pewno nie tu. Choć w sumie... to tylko 30 tysięcy tam leży. No z większymi kwotami mi się zdarzało biegać już. No dobra, znowu powrót na dach. Nie. Tam chciałem iść, na dół. Dokładnie tam. Op. A jednak coś mi zabrało, no. Dobra, i raz i drugi. Teraz pora na kolegę, albo nie. No dobra, zeskoczyłem tam na dół. Tych nie zabijam. Znaczy nie, mówiąc zeskoczyłem tam na dół, mam na myśli oczywiście dziurę. Tutaj niedaleko będzie, ale nie w tym kierunku. Albo nie, właśnie w tym, gdzieś tu powinny być moje tętnienia. No ale kto je ma, to jest teraz zagadka. Może ty. No stoisz plecami, taki niby cwaniak, no. No nie. Może ten na górze, no bo to było to miejsce. Albo jeszcze wcale nie, może to było jeszcze kawałek dalej. No dobra, trzeba się porozglądać po nich, bo to tam nie leżało. Dobra, na szczęście byłem szybszy. Tam, mnie nazywa bestią, a sam jak wygląda. Choć z drugiej strony, on nie musi zasłaniać twarzy, a jakoś cały czas mam. No nie dlatego, że jestem w formie hollow, jak to było w Dark Souls. Nie jestem teraz pustym. No, ale nie wiem czemu, twarz jest cały czas zakrywana w dalszym ciągu. Nie, zupełnie serio teraz pytam. Gdzie są, kurde, moje tętnienia? Po to się właśnie tutaj cofnąłem. Czy ma je ktoś tam wyżej? Całkiem cholera możliwe i to mnie martwi. To teraz tak naprawdę nie wiadomo, czy któryś z nich nie ma na przykład koktajlu Mołotowa, którym mógłby mnie zabić. Ale też nie pamiętam drogi tam na górę. No gdzieś była na pewno, bo tam byłem. Ej, tu jesteś! Tak po prostu! O kurde, dobra, oj nie! Nie, dobra, to... O, jednak trafił. Ej, wiem jak to zrobimy. Dobrze, ja sam się złapię w pułapkę, którą mam zamiar na niej zastawić teraz. Pokryją mu. Idą? Cholera, mam nadzieję. No! Ej, to działa za każdym razem i cieszy mnie naprawdę szczerze. No czuję się delikatnie jak Kevin sam w domu. Jak Kevin McAllister. W hicie każdej Wigilii Bożego Narodzenia. No dobra, nie, ale serio. Progresu tutaj raczej nie uświadczymy, niestety. Więc gdzie? W tamtej kaplicy na granicy koszmaru, na samym końcu. Też nie było przejścia dalej, ale z drugiej strony... czy aby na pewno nie było? No mam zwyczaj przeglądać lokacje bardzo dokładnie, ale mam to zwyczaj też czynić raz. A może coś się zmieniło?
No ale co, piecho mogło się zmienić nagle? Co, drzwi wyrosły, kurde, jak spod ziemi? No nie! Na pewno nie. Mam jeszcze jedne na pewno zamknięte drzwi, wrota w nieopodal lazaretu Józefki. Czy tam kliniki, a tak właściwie parteru lazaretu. O, no wszystko się miesza już. No tam jest, są zamknięte drzwi, czyli gdzieś tam jeszcze jest miejsce, gdzie nie byłem. I co, i może faktycznie tam trzeba się udać? No ale co wtedy? Jak już tam coś zna... No kurde, jak już tam będę, byłem tam. I nic, serio, nie mam pomysłu, gdzie mogę iść. Teraz w tym momencie z konkretnym znalazłbym sobie z chęcią jakąś latarnię i po prostu zalewelapował postać i zrobił sobie przerwę, żeby zebrać myśli do kupy. Albo pobiegać w samotności po prostu. Żebyście nie musieli być świadkami mojego błądzenia, bo no kurczę, jak póki co jest coś z nowości, to jestem w stanie zaserwować wam tylko kielichy rytualne, skoro nie wiem, gdzie tutaj trzeba się udać. No jest sekretny boss podobno, no w komentarzach już jeden z was wspominał, że trzeba dostać jakieś kawałki pępowiny, no ale ej, czy ja to w ogóle mam? Chociażby jedno, podobno są trzy, albo nawet cztery. No nie, czy widzicie gdzieś tutaj pępowinę? No nie, ja też niestety nie. Więc bardzo możliwe, że coś mi cały czas umyka. No to mi się wydaje, że to będzie bardzo ważna lokacja, bo kielich się diametralnie różni od wszystkich. No i tragedia, która dotknęła krainę Loraan, ma ponoć swe korzenie w pladze bestii. Niektórzy istnieją straszliwe obawy, że Jarna może być następne. No to zbyt poważnie brzmi, aby miało być po prostu zwykłym lochem do przetrzepania. A może tak właśnie jest? Ech, cholera wie. Nie, ale dobra, gdzie mamy jakąś latarnię? No tutaj się cofnęliśmy akurat z powrotem tam, gdzie byliśmy. Piecho, brawo, brawo. Klasku, klasku, klask. Nie, ale tak to jest, jak się nagrywa i gada. Mówisz o jednym, głowa gdzieś indziej, tylko pilnujesz, żeby postać nie biegła w ten sposób. Kiedy ty coś mówisz, starasz się składać zdania. Po prostu tylko kierujesz w jakimś tam kierunku, myśląc, że jest odpowiedni. Tutaj, piecho, tu. Dobra, do latarni. Tak jak mówiłem, później level up to jeszcze wam pokażę, bo kurczę, ale nie, w sumie czy warto, przecież to w umiejętności po prostu pójdzie. Ej, to dosyć poważna zasadzka. Aha, dobra, powiedzcie, że to jest jakieś odbicie, no właśnie, o, dobra. Nie, to była naprawdę poważna zasadzka. Nie pamiętam takiej. A może pamiętam? Jednak, aha, tutaj jest wilkołak, tam na dół można było na nich urządzić, że tak powiem, kontr zasadzkę. Ta, wszystko jasne. Dobra, fioleczkę, dwa razy. No, oczywiście warto uzupełniać zapasy. No, przypominam, że fiolek cały czas u mnie mało. Od wyjazdu mojego nic się zmieniło, o kurde! No. Łoż ty kurde! Ja nie wiedziałem, że to się odrywa. Na końcu, o no, refleks, szczęście, wszystko razem. Czy coś tu? Nie, ale tu jeszcze mnie zrzucić w przepaść. Ej, prawie ci się udało. Mnie zabić do tego. Nie, no to zróbmy użytek z tych fiolek. Ej, czy upadek z takiej wysokości byłby do przeżycia? No, wydaje mi się, że tak, ale to równie dobrze może być mój koniec. Dobra, kruki. Udajmy się. Zresztą tropicie, ja zróbmy przerwę już naprawdę. Ja nie jestem po prostu pewien, gdzie mam teraz iść. Nie jestem pewien? Czy ja to właśnie powiedziałem? Ja kurde po prostu nie wiem. Ja błądzę jak ślepiec w ciemnym pomieszczeniu. Naprawdę. Jest krucho, jest kiepsko. No może tu. No tutaj też są zamknięte wrota. No i pozostaną zamknięte jeszcze bardzo długo, mi się wydaje. Dopóki nie znajdę klucza, no ale gdzie tu szukać ratunku? Jakiejś delikatnej podpowiedzi, gdzie mam się teraz udać? No może ty, laleczko. No, abyś była skora pogadać. Tak, ja mam pragnienie porozmawiać. A, tylko tyle? Wyczuwa starożytne tętnienia, no i tyle. No to super. Nie, ale wybaczcie, że jeszcze nie zrobiliśmy level upu. Najpierw pójdziemy tutaj naprawić swój sprzęt. Bo zaraz mi padnie. Prawie. Nie, dobra, czy mogę jeszcze wzmocnić? Mogę.
Ale skąd ja wezmę krwawą skałę? Aha. Cholera wie. Nie, dobra. Tutaj też cały czas brakuje fragmentu krwawego kamienia. No nie dziwota. Nie. To mogę sobie poza nagraniem zrobić. Ewentualnie mogę wyciągnąć jeszcze 20 pocisków z żywego srebra. A tak właśnie nie. Wyciągnąć, piechot wyciągnąć, nie odłożyć. I je sprzedać. Przed level upem jeszcze samym. Pyk. Pyk. Dobra. Cyk. Myk. No dobra, 90. Coś się zmieniło przy tym poziomie? Nie. Nie wydaje mi się. Więc level up i jeszcze rzucimy okiem na kielichy szybko. Tylko rzucimy dosłownie okiem, nie będziemy tam nawet wchodzić, ale... Po prostu chcę zobaczyć, co nas czeka, jeżeli nie przypomnę sobie, ani nie zasięgnę wiedzy, ani nie wpadnę na to, gdzie mamy iść. No, cały czas widzicie, bardziej się opłaca umiejętności jednak. A możesz warto w tajemny. Wydaje mi się, że długo będę błądził i tam mogę sobie powrzucać, żeby zapasy przy okazji jakoś delikatnie polepszyć. No nie mamy kielicha korzenia krótkiego rytuału niestety. Tutaj byliśmy. Tutaj też. Tu również. No pozostają te dwa. Środkowy ptumeryjski labirynt i... niższy ptumeryjski labirynt. Ten już głębokość 3. Ten, jeżeli się nie mylę, 2, bo nie zrzuciłem teraz okiem. Ten, no dokładnie, 2. I ma dodatkowy rytuał. Ale aby co później pozostaje tutaj. Ostatni, no. No. Czy ja mam jeszcze jakieś... No, mam 5 i 5 jest. Ej, no przecież bez kitu. No nie wiedziałem, że tutaj mogę tak po prostu przejechać sobie. Czy, aha, ptumerowie. Brzeźne, czy tam brzeżne. Ej, Loran. No tutaj brakuje mi jeszcze dużo. Ej, dobra, jest kochani co robić. Nawet jakbym nie wpadł na to, gdzie trzeba iść. Udamy się do lochów rytualnych. No ale ten, kurczę, no niestety staruszek zginął. To jest z Willem, tak mi się wydaje. Ale w sumie... Co tutaj mamy? Festiwal urny? Będziemy to tak zmieniać. Czy to jest w ogóle sens? Czarny cylinder. Jak to wygląda? No, no, no chyba najbardziej złowrogo z tego wszystkiego. Ej, albo właśnie. Żeby dać znać innym, że tamten zabandażowany koleś to jest ta naprawdę bestia. Może to zróbmy w ten sposób, żeby mieli się na baczności. Ale raczej nie zrozumieją przesłania, więc tylko walory wizualne się liczą, a bandaż na głowie to nie jest nic fajnego. Więc dla fanu, dla komizmu, urny na łeb. Dobra, żegnam. Ej, żegnam też was, kochani. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Sorry za taki delikatnie pesymistyczny ton, no ale wybaczcie, czasami każdego dopada takie coś właśnie. No nie można być cały czas mega turbo uśmiechniętym, ale jeżeli wszyscy starają się być tacy w nagraniach, no to w sumie delikatnie kłamią. Mówię o innych youtuberach tutaj. No ale w sumie robienie dobrej miny do złej gry też jest jakimś tam sposobem. Trzymajcie się kochani, wielkie dzięki za oglądanie, pozdro, cześć, hej!